Dzień dobry, witam szanownych państwa w przeglądzie złych wiadomości. Ja się nazywam Rafał Tyga-Fromskiewicz, a to jest właśnie ten przegląd, który właśnie w tej chwili zaczynamy. Zacznijmy od sytuacji związanej z panem Kierwińskim. Pan Kierwiński dopiero co dosłownie przed momentem poprosił o dymisji po sytuacji, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. Chyba nie. Po sytuacji, która miała miejsce kilka tygodni temu, o której mówiliśmy w Polityko. Chyba też nie. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, bo pan Kierwiński jest niezwykle ciekawym człowiekiem. Zacznijmy od pana Kierwińskiego, który dopiero co złożył dymisję. On dosłownie parę minut temu złożył dymisję ze stanowiska szefa MSW. Złożył tę dymisję w związku z tym, że w czasie strajku rolników pałowano rolników. Nie, to nie jest ten powód. Złożył dymisję, gdyż lubi chlapnąć sobie czasami coś mocniejszego. Też nie. Nie wiadomo dlaczego złożył dymisję tak naprawdę, ale zacznijmy od początku, gdyż mam informacje z inside'u Platformy, które mogą wyjaśnić tę sytuację. Otóż zaczniemy jednak od początku, czyli kilka tygodni temu, kiedy to PiS zgłosił wotum nieufności do pana Kierwińskiego, tu w Polityko mówiłem, że to nie był zbyt dobry pomysł, wiadomo, że to nie przejdzie, ale z drugiej strony być może ktoś wiedział o tym, o czym wy się dowiedzieliście dzięki Polityko, temu programowi, że pan Kierwiński ma przechlapanę pana Tuska. Wspominałem wtedy, że pan Kierwiński w związku z tym, że lubi tak robić różne rzeczy, które są typowe dla Polaka, co dziwne w partii proniemieckiej, nie do końca wypełniał funkcje ministerialne i pozwolił na to, żeby jakiś człowiek związany z panem Hołownią wykorpytnął ze spółki Skarbu Państwa wszystkie potencjalne kandydatury platformiane. Tak, na miejsce platformiarzy trafili ludzie od Hołowni i pan Kierwiński miał bardzo, ale to bardzo słabą pozycję w Platformie jeszcze przed tym, jak PiS złożył wniosek o wotum nieufności. Jak wspominałem wtedy, pan Tusk bardzo nie lubi pana Kierwińskiego i to miało zaowocować sytuację z zeszłego tygodnia, o której mówiliśmy króciutko, była tak beznadziejnie nieciekawa. Facet mówi językiem, który pozwala zastanowić się nad tym, czy w ogóle jest trzeźwy. Tak? No jest wielkie mi rzeczy, co nie widzą u mnie na wsi, takich ludzi w mieście, na wsi, w miasteczkach też takich ludzi widzicie pewnie. Także to nie jest żadne nic ekstra ordynaryjnego. Co prawda jest to minister, no ale umówmy się, wszyscy mamy stosunek do ministrów i do rządu. Rządzących taki sam? Prawdopodobnie. Może pan nie. Przykro mi, może pan myśli, że oni są mądrzy, uczciwi, dobrzy, bez nałogów, inteligentni, pracują dla Polski, z serca pracują. No jednak chyba nie. Z tego, co mówią ludzie z Platformy, nie stało się to przypadkiem. Nie stało się przypadkiem, gdyż ponoć doszło do sojuszu pana Trzaskowskiego i pana Tuska. Pan Tusk, wiecie o tym, przed chwilą powiedziałem, że nie lubi pana Kierwińskiego, gdyż nie wypełniał wymogów ministerialnych, czyli nie dawał ludziom, tym, którym trzeba, spółek Skarbu Państwa, tylko je oddał komuś innemu. Czyli to nic, taki podstawowy wymóg partyjny w tym kraju. Przecież można, nie wiem, podwyższać cenę energii w nieskończoność, można podwyższać cenę paliw w nieskończoność, można inflację prowadzić w nieskończoność. Wracając do tematu. Otóż doszło do sojuszu, tak mówią ludzie z Platformy, pana Tuska i pana Trzaskowskiego. Pan Tusk nie lubi, powiedziałem, za co pana Kierwińskiego, a pan Trzaskowski ma pewne zaszłości związane z panem Kierwińskim, kiedy to pan Kierwiński nie był jeszcze w rządzie, bo nie mógł być w rządzie, bo Platforma nie rządziła, w sensie nie współrządziła z koalicjantami w postaci Lewicy oraz Hołowni. No i gdzieś musiał się podzieć. No i podział się w Warszawie. W Warszawie, w której błyskawicznie zdobył takie stanowisko, które zapewniało mu władzę większą od prezydenta, gdyż to od niego właśnie zależało rozdawanie spółek miejskich w tym przypadku, pieniędzy i rzeczy wszystkich tych, których prezydent sam robić nie może, gdyż jakieś przepisy mu to ukrócają, ograniczają go w tym zakresie. No i pan Trzaskowski, mimo że był prezydentem, on tak strasznie dobrze wygląda jako prezydent, jest taki wysoki, prężny, taki, o Boże, jaki jest fajny, to jednak było mu smutne, dlatego był taki niski i niewesoły, bo pan Kierwiński rozporządzał w sumie majątkiem miejskim, co go bardzo bolało. No więc doszło do koalicji Tuska z panem Trzaskowskim, o czym już teraz wiecie, jeżeli widzieliście wcześniej, myślę, że część z was na pewno nie widziała, i nadeszła możliwość, żeby tak przypiec go troszeczkę na gorącym ogniu. I to był właśnie Dzień Strażaka. Ogień, Dzień Strażaka, logiczne. Otóż z tego, co usłyszałem, powtarzam jeszcze raz, to są informacje z Platformy, usłyszałem to, ja to nikogo nie potwierdzałem, tylko po prostu to chodzi o Platformie, w związku z tym, że w Platformie pani oraz to coś mówi to dość głośno, w sensie w kuluarach, ale dość głośno, to myślę, że jest już tyle źródeł, bo to podało, że można dopuścić dalej. Przyszedł Dzień Strażaka. W czasie Dnia Strażaka pan Kierwiński walnął sobie browarka jednego, to prawda. Z tego co wiem, to jednego browarka sobie walnął z szefem Straży Miejskiej od Trzaskowskiego. No i wszystkie symptomy, które nastąpiły następnie, bo następują następnie symptomy, a nie wcześniej, wskazują na to, że ktoś dodał mu, ciekawe kto, to było spotkanie w Sztoroczy, pan szef Straży Miejskiej oraz pan Kierwiński,
ktoś po prostu mu dodał środki związane z uczuleniami. Jest taki jeden ośrodek, w sensie tabletka, którą można smusować, można ją zgnieść, można z niej zrobić pył, która w połączeniu z alkoholem daje dokładnie takie same wyniki, jak u pana Kierwińskiego w trakcie przemówienia, w czasie którego wyglądał tak. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili, po tym jak poznali polskiego strażaka, że nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. No dobra, to macie jedną plotę w takim razie za sobą, druga nie będzie plotą, informacja w tym programie, bo będą takie dwie duże pigułki, jedna już poszła, nie wiem, być może nie była aż tak wielka, mi się wydawało. Druga dotyczy stanu polskich mediów. Polskie media, w którym pracują najwybitniejsze umysły, od zawsze coraz bardziej wybitne umysły, w ostatnim czasie wzmożone w niesamowity sposób, intelektualnie, emocjonalnie, to są ludzie, którzy potrafią po prostu potwierdzić każdą wiadomość, tak? Wszystkie dane, które podają, są autentyczne, sprawdzone, na przykład taki ktoś jak ja, który no, nie leży świadka dziennikarskiego polskiego, że jestem skromnym skrybą gdzieś tam z jakiejś prowincji. No, jak ja coś napiszę albo powiem, to od razu jakieś te serwisy typu, nie wiem, nie nekrolog, oni się nazywają proktolog, on jest demagog, wybaczcie im proktolodzy. Każde moje słowo rozbierze na część pierwszą i mimo, że ich interpretacje są kompletnie od czapy najczęściej, w związku z tym nic im się nie zgadza. Mnie się też nic nie zgadza w ich interpretacjach moich słów, gdyż one mają się jak pięć do oka. Te nasze najlepsze media na świecie, które podają tylko sprawdzone informacje, że szczepionki są bezpieczne, tak? Że Rosja już przegrała na Ukrainie 10 razy w ciągu ostatnich 10 dni, a w ciągu ostatnich lat w ogóle przegrywała codziennie i nie ma amunicji. Nie ma amunicji Rosja. To są ci sami dziennikarze, którzy mają setki, tysiące codziennie sprawdzonych newsów, którymi zasypują świat polski i który to świat czyta te newsy i tak się zastanawia, o cholera jasna, dlaczego my jeszcze żyjemy, skoro jest tak bardzo źle? No to w złych wiadomościach, czyli tutaj usłyszycie historię, o której pewnie słyszała większość z was, ale jak ona wyglądała, naprawdę mało kto wie. Zaczęło się od tego, że do internetu, na Twittera trafiło zdjęcie dziennikarza TVP, byłego, w sensie byłego, tego złego TVP dziennikarza, pana Krzysztofa Ziemca. Krzysztof Ziemiec na tym zdjęciu był ze szpachelką, czy z jakimś innym wałkiem, takim malutkim, dość dziecinnym, tak wyglądającym dziecinie, coś tam malował i jakiś dowcipa zrzucił do zdjęcia do internetu, pisząc, że pan Ziemiec w Irlandii maluje ściany. To podchwycił natychmiast redaktor Gnój, tak się nazywa, redaktor Gnój, w sensie nie, że redaktor jest Gnojem, tylko Gnój ma nazwisko, tak przynajmniej podaje w internecie, a pana Gnoja obserwują wszyscy poważni polscy dziennikarze oraz politycy, gdyż on przez całe lata ostatnie był antypisowski strasznie. Wychwytywał każde ziarenko nieprawdy w słowach pisowców i każde zło wychwytywał. Ja go osobiście lubię, bo robił to, co ja robię ze wszystkimi politykami, tylko że na kwestiach skupił tylko wyłącznie na pisowcach. No więc redaktor Gnój wrzucił to. Obrazek ten zobaczyło od razu mnóstwo dziennikarzy oraz polityków i zaczął się szum. Szum polegał na tym, że pan Kittel, to jest taki dziennikarz, który kiedyś był naprawdę dobrym dziennikarzem, tak wyglądało przynajmniej, czyli po prostu aferę za aferem wyciągał. Razem z panią marszałek, wtedy w Rzeczpospolitej pracowali i byli tak genialni, że po prostu się czytało i tak wow, zajebiście, jak oni do tego dochodzą, jak oni to sprawdzają. Przecież to są same sprawdzone informacje. Tak wtedy było. Znaczy, było i nie było, bo jak się wkrótce okazało, w sensie po kilku latach się okazało, oboje dostawali gotowce na stół i publikowali to, co musiało być publikowane, żeby zrobić coś innego gdzieś w jakiejś innej przestrzeni, czyli ludzie, którzy dostarczali informacje, puszczali te informacje, żeby te informacje wpływały na ludzi, którzy podejmowali decyzje w ich sprawie albo w ich interesach. Takie dziennikarstwo śledcze Polska, Rzeczpospolita Polska Ludowa. To samo od nowa. No więc puścił to pan Kittel, pan Lis się nawet dożył, też spojrzał, na Twitterze, to musi być fake, bo jeżeli to nie jest fake, to jest upadek straszny. Upadek przetrwał chwilę próby tego dnia i następnego dnia i jeszcze następnego. Fake jakoś nie do końca przypadł do gustu, w sensie wyraz fake wszystkim ludziom, którzy puszczali to zdjęcie Ziemca dalej, komentując, że upadek, Robol pracuje fizycznie. Matko Boska, jaki upadek człowieka, bo on pracuje, rozumiecie? Uczciwie, normalnie pracuje, na zdjęciu, pracuje.
I w Hinge wszystko było rozbuchane. Jedyni w sumie uczciwi intelektualnie, choć nie do końca jak się w finale okazało, dziennikarze okazali się dziennikarzami z wirtualnej Polski, która zadzwoniła do pana Ziemca i spytała, co pan teraz zrobi właściwie, tak? No i Ziemiec, słysząc pytanie, nie wiedząc o co chodzi, powiedział, pracuję, ciężko pracuję, staram się jakoś ułożyć życie po tym, jak nie pracujesz w TVP, tak? Aha, no dobra, to dziękujemy. Chwilę później pojawił się artykuł, że Ziemiec potwierdził to, że pracuje w Irlandii. Wirtualna Polska podała to, wirtualne media podchwyciły to, wszyscy to podchwycili. Po prostu jeden po drugim z tych dziennikarzy, którzy się zainteresowali nagle karierą pana Ziemca, w sensie karierą oczywiście Robola pana Ziemca, w sensie nie Robola Ziemca właściciela, tylko Robola Ziemca, takiego Ziemca Robola, tak? Zaczęli jechać jeszcze ostrzej. No i wtedy wyszło na jaw coś, co dla mnie było tak nieoczywiste do końca, chociaż powinienem domyślać się, że coś jest na rzeczy, że mój stary znajomy Bartek Baranowski, pozdrawiam serdecznie Bartku, zresztą występuje w napisach PIT-u końcowych z samego początku, gdyż jest jedną z tych kilku osób, które włożyły taki wkład własny, pomogła, przyjechała ta osoba, w sensie Bartek, tutaj do mnie na wieś. On mi ustawiał akurat kamery, dźwięk ustawił ten po ostatniej awarii, kiedy moje córki wykręciły potencjometry tak, że nic nie było słychać. Bartek jest genialnym facetem, jest związany z mediami, robi to dobrze, jest technicznym, jeżeli chodzi o media. No i razem się okazało z panem Ziemcem, konstruują coś na podobiznę PIT-u, do którego się wybieram zresztą, i oni mają wpaść do mnie później. Albo oni wpadną wcześniej, albo ja wpadnę później, zobaczymy. No i robią taki serwis internetowy, wizualny, taki jak tutaj to Polityko, które oglądacie, PIT-u, czyli tak, robią, tylko mają dużo pieniędzy, tak, w sensie mają pieniądze, no po prostu są bogatymi ludźmi, na co nikt nie wpadł z komentujących, że przecież kiedy facet przez lata pracował, mówię o panu Ziemcu, pracował sobie w TVP, to i zarabiał tam dobre pieniądze, o których zresztą ci wszyscy idioci krzyczeli tak dawno, że były ogromne! Te pieniądze były ogromne, ogromne były, ogromne były. I wszyscy oni po prostu, zarabiają ogromne pieniądze, w sensie zarabiali. A teraz żaden z tych idiotów nie pomyślał, że ej, mamy, przecież ten gość zarabiał ogromne pieniądze w TVP, więc jak to wylądował w Irlandii i wałkiem coś tam maluje? No bez sensu, nie, to musi być fake, na to nie wpadli. Aha. Wracając, chłopaki robią sobie studio w Warszawie, mają na to pieniądze, mają na to czas, ochotę, rozkręcają jakiś nowy kanał, jego nazwa tutaj się gdzieś powinna wyświetlić, bo ja go zareklamuję, bo co mi zależy, nic mi nie zależy, czy zależy mi, żeby się udało, tak? Bo im więcej fajnych ludzi robi swoje rzeczy i z tego żyje, tym lepiej. Im więcej ludzi po prostu żyje poza systemem medialnym w Polsce, który jest, jak widzicie, chory. Jest po prostu koszmarnie chory, jest psychicznie chory, jest mentalnie chory, jest jakościowo chory. Te media głównego nurtu są po prostu chore, tak? I im więcej osób wydostanie się stamtąd, zacznie zarabiać własne pieniądze i żyć z tego, co sam robi i będzie miał widzów, tak jak Polityko, dzięki którym ja na przykład funkcjonuję. I teraz dziękuję wszystkim, dzięki którym funkcjonuję za wszystkie wpłaty z ostatniego tygodnia, z ostatnich miesięcy, a szczególnie w czasie, kiedy miałem atak serca i się tak strasznie bałem, że po prostu nie skleję niczego i kompletnie rachunkowo, a dzięki temu, że zaufaliście, że przeżyję, co jest bardzo miłe i że będę dalej dowoził, mogłem zapłacić rachunki, także to jest bardzo miłe. I wszystkim dziennikarzom normalnym, którzy mają szansę cokolwiek zrobić fajnego, bo są normalni, a nie są strzelanymi lampucerami, garażnicami, to już możecie stawić dowolny wyraz, to polecam, jeżeli jesteście lampucerami, które się sprzedają za hajs, no to róbcie swoje. Pan Ziemiec poinformował po kilku dniach, że ej chłopaki, ale ja nigdy nie powiedziałem o tym, że jestem w Irlandii, tylko powiedziałem, że sobie pracuję, tak? Wtedy wysypał się kolejny artykuł pokazujący, jakie te media w Polsce są jeszcze głupsze, mogą się wydawać, gdyż media, pomijając to, że sobie powiedział o tym, że nie jest w żadnej Irlandii, nie pracuje w żadnej Irlandii i powiedział, że robi własne studio, dalej twierdziły, że ich okłamał. W sensie, że te rzeczy, które wyciągnęli sobie z nosa gdzieś albo z innego pośladka, to są kłamstwa Ziemca. To, co sami wymyślili, kłamiąc przy okazji, to są kłamstwa osoby, którą w sumie pomówili tak naprawdę. Polskie media. I wiecie co? Powiem wam tak. Tak to właśnie wygląda. Ci ludzie niczego nie sprawdzają. Dostają gotowce i są przekonani tego, że dostają gotowce, że mają gotowe materiały. Że nie muszę przypominać tym, że okaże coś nieprawdą, bo nie obchodzi ich to kompletnie, gdyż to ewentualnie wypłynie albo i nie. A jak wypłynie, to kompletnie oleją to, że popełnili jakiś błąd, gdyż to nie oni popełniają błąd, tylko ludzie, którzy piszą materiały prasowe i dostarczają. A propos, ostatnio jeden ze znanych dziennikarzy energetycznych, który straszy ludzi pozwami za to, że nazywa się go lobbystą, poinformował publicznie, że jest lobbystą Unii Europejskiej.
No i takie to mamy dziennikarstwo. Sprzedajne szuje, prostytutki, lobbyści, to są ludzie, którzy zarządzają współczesnymi mediami. Dlatego polecam kanał taki jak mój, jak jeszcze parę kanałów, jak kanał, na którym będzie pan Ziemiec. Kogo jeszcze mogę polecić? Radka Bogodę, pyte.pl, jest tego multum tak naprawdę. Marcin Palady ostatnio otworzył własny kanał, też polecam. Wojtek Szewko, chociaż zachowuje się dość dziwnie ostatnimi czasy, też polecam. Wszyscy ci ludzie, którzy są poza głównymi mediami, ja ich polecam. Tych, którzy są w głównych mediach, w zdecydowanej większości nie. Dobra, jedziemy dalej, chociaż dzisiaj zbyt długo nie będzie, jak zwykle, gdyż krótsze materiały lepiej się oglądają, tak mówią specjaliści, a ja powiem prawdę, to nie jest kwestia tego, że lepiej się oglądają krótkie materiały, tylko nic się nie działo, po prostu nic się nie działo. A, jakiś nasz ten prawnik, w sensie sędzia, wyjechał na Białoruś i powiedział, że u nas jest źle. I on tam został, już powiedział, że jest tak źle, że on woli żyć na Białorusi. Ja bym osobiście chciał pojechać na Białoruś, bo się wybieram w sumie bardzo, się na Białoruś wybieram i nie jadę tam nie dlatego, że ktoś powie, o, tu ruski agencie, tylko po prostu, jakoś nie czułbyś na chyba do końca bezpiecznie, aczkolwiek być może nie mam racji. Ten pan pojechał i na Białorusi ogłosił, że w Polsce jest źle, że Polska szykuje się do wojny. No i ten sędzia po prostu pojechał tam sobie, nie zatrzymywany przez nikogo na polskiej granicy. Czyli można przejechać przez granicę białoruską, może jednak pojadę tam, bo mam parę fajnych tematów do zrobienia. Jest masa Polonii na Białorusi, która po prostu jest opuszczona przez nasz rząd, tak? Nasz rząd przez całe lata pchał pieniądze w Biarstat TV oraz w opozycję, która nie była opozycją, bo na miejscu nikt nie wiedział o tym, że są opozycjanci, a dostawali hajs, gdyż jak przyjeżdżali Polacy, mówili tak, o, jestem z opozycji, daj hajs. A, opozycja polska, masz hajs. Tak to wyglądało. Polacy, tacy prawdziwi Polacy, żyjący na Białorusi, no nie mają tak słodko, jak mogłoby się wydawać, patrząc na nasze media, które przecież pokazywały przez całe lata pomoc dla białoruskiej opozycji polskiej. No ta pomoc mi teraz nie trafiała. Szczęście w nieszczęściu, Tusk doszedł do władzy i wykasował telewizję Bielsa. W sensie wywali sam do wszystkich ludzi, którzy robili tą telewizję przez całe lata, robiąc pod górkę Polonii tak naprawdę, bo ci ludzie żyli doskonale w Polsce, tak? Udając opozycję białoruską. A białoruska opozycja to my, a opozycja białoruska to także my. I my, i tylko my. A Łukaszenka jest zły. Ich programy robiły źle Polakom Białorusi i myślałem, że tam pojechać. Teraz ten pan, sędzia, w sumie uświadomił, że można tam pojechać, bo pojechał kompletnie niezatrzymany. Przez nikogo, bo to, co on powiedział na Białorusi, zaowocowało nagle śledztwem, zarzutem o szpiegostwo, że jest szpiegiem białoruskim i ruskim i źle działa na rzecz Rzeczpospolitej i działa, ale powiedział od samego początku. Gdyż to nie był byle sędzia, to był wysoko postawiony sędzia, który na przykład wydawał certyfikaty dostępu do informacji niejawnych. To był naprawdę gruby kot. On miał dostęp do wiedzy wywiadowczej, miał dostęp do tajnych informacji, informacji poufnych, informacji ściśle tajne, miał dostęp do tego wszystkiego. I teraz tak, jeśli nie był wcześniej szpiegiem, to ja mam takie pytanie do byłej ekipy pana Wąsika i Kamińskiego, która ścigała internautów za pisanie w internecie, określając ich mianem ruskich agentów, czytając na list ruskich agentów. Kochani panowie, mieliście pod samym nosem gościa, którym dzisiaj mówicie, że jest szpiegiem i przez całe lata nic z tym nie robiliście? Nie wpadliście na to, że on może szpiegować, a ścigaliście zwykłego internautu, tak? No brawo, jesteście po prostu super fajni. Z drugiej strony, jeżeli przejechał przez granicę polską, białoruską, to nie toczyło się chyba w jego sprawie żadne śledztwo, tak? Bo gdyby się toczyło, to służby wychwyciły, że aha, uwaga, chłopak się ewakuuje, zatrzymujemy go. Tak by zrobiło normalne państwo, jeżeli prowadziłoby śledztwo w jego sprawie o szpiegostwo. O szpiegostwo śledztwo teraz się rozpoczęło. Wcześniej nie istniało, bo by nie wyjechał z kraju. Reasumując, stan polskich służb jest taki jak na widocznym obrazku, czyli ktoś, kto działa na szkodę Polski, nawet jeżeli uznamy, że interes Polski w rękach obecnie rządzących nie jest interesem stricte polskim, ale w tym przypadku na ich szkodę, na ich interesy, na interesy rządzących działał, nikt go nie wychwycił, nie było żadnego śledztwa, wyjechał sobie, pewnie poczuł, że coś zaczyna się po prostu robić wokół niego, tego człowieka na jego stanowisku, dawno by wiedział, że coś jakiegoś wokół niego kręci i może tego właśnie wyjechał. Wyjechał, ogłosił, został tam na miejscu. Że nawet nie był szpiegiem wcześniej, to wiedza, jaką posiada w tej chwili w rękach Rosjan, bo Białorusini tutaj są tylko właśnie przykrywką, no myślę, że będzie wykorzystana w sposób permanentny i do imentu, tym bardziej, że gość już do Polski raczej nie wróci nigdy, no chyba, że na jakimś ludzkim czołgu. I tak to wygląda w Polsce. Dwa tygodnie temu opowiedziałem o tym, dlaczego duże firmy wycofują się z Polski. Mówiłem o tym, że jest niestałość prawna, że ze względów politycznych można wykończyć każdą firmę i oni się tego mogą bać. Na pewno, bo to miałem potwierdzone, wycofują się stąd właśnie z powodu nieodpowiedzialności naszych polityków, którzy mówią ciągle o wojnie z Rosją, mówią o wgniataniu Putina w ziemię, mówią tego typu rzeczy, które mówią, że
tym ludziom, inwestorom, że ej, tu może być zaraz niebezpiecznie, bo ci ludzie są psychicznie chorzy albo wiedzą coś więcej niż my. Tak? W związku z tym wycofują firmy z Polski. Kolejna duża firma, która istniała w tym kraju od ponad 14 lat. Aleksandrów Łódzki, to jest miejscowość pod moją rodzinną Łodzią. Aleksandrów znam dobrze, bo tam dużo czasu spędzałem jako młody dzieciak i nawet jako młodzian, ja jako dorosły człowiek tam często parałem. W Aleksandrowie Łódzkim, podeksem między Łodzią a Aleksandrowem, firma ABB, zajmująca się silnikami elektrycznymi, co ciekawe, stwierdziła, że no 15 lat mija, no to chyba czas się zawijać. I likwidują dużą fabrykę, gdzie pracuje 400 osób. Co ciekawe, to są silniki niskich napięć, czyli coś, co w tej chwili jest na topie. Oni tego nie zlikwidują, tak jak mówią oficjalnie, tylko gdzieś to przeniosą. Powody podałem przed chwilą, kolejny powód macie, czyli służby, które nie potrafią zapanować nad państwem, politycy, którzy są nieodpowiedzialni i cała ta reszta, która nas osobiście strasznie wkurza, a zaczyna po prostu niepokoić ludzi, którzy tutaj włożyli ciężkie pieniądze, wyjmując jeszcze cięższe, ale jeszcze cięższych nie wyjmując, się wynoszą, bo mają tego powoli serdecznie dość. Kolejna firma uciekła z Polski. Siemens przeżywa rozkwit, po prostu on wygląda tak pięknie, w sensie nie w tej chwili, w tej chwili ma 4,5 miliarda straty, euro straty, zamknął tamten rok 4,5 miliarda straty, ale wygląda cudnie, wygląda przepięknie. Najpiękniej na świecie będzie wyglądał pod koniec tego roku, kiedy już do końca dojdą do niego wszystkie fundusze pomocowe rządu niemieckiego, a jest tego, uwaga, 15 miliardów euro. Czyli tak, 4,6 są na minusie i dostaną w związku z tym 15 miliardów euro. Dobra, nie będę się śmiał socjalizmu w tym przypadku, bo to nie ma sensu, dobrze znacie mój stosunek do tego ustroju, do tego systemu politycznego, ale powiem tak. Kiedy my, Polacy, nasze stocznie dokładnie, miały kłopoty finansowe, to nasz rząd, Tuska wtedy, pomógł tym stoczniom i to się okazało nielegalne w świetle niemieckiego prawa, w sensie unijnego, ale niemieckiego. Kiedy źle idzie niemieckim firmom, ten sam rząd, który nas przymusza do tak, likwidacji stoczni, do zamknięcia Turowa, to jest niemiecki rząd, ten sam rząd, który nas przymusza do likwidacji wszelkiej pomocy dla polskich firm, daje jednej z większych, największych firm niemieckich za 5 miliardów straty, 15, blisko 5 miliardów, żeby to się nie czepiał, 15 miliardów pomocy. Która polska firma może liczyć na taką pomoc z rządu? No żadna. Ale to, że te 15 miliardów jest dodatkowym funduszem, chyba kojarzycie doskonale, gdyż Siemens jest jednym z beneficjentów Zielonego Ładu, nowej polityki unijnej, która powoduje, że prąd dookoła skacze w górę, w sensie nie napięcie, tylko ceny jego strasznie skaczą. I to, że płacimy co dzień o wiele więcej niż powinniśmy za prąd, za energię, jest bardzo dobre dla firm niemieckich. Dla firm niemieckich, gdyż cała pomoc z KPO, która w tej chwili została uruchomiona, przyjdzie na dopiero w przyszłym roku tak naprawdę, bo mimo tego, że Tusk gadał o tym i wszystkie media, Boże, nie chcę mi się o nich pamiętać w tej chwili, ale media tak mówiły, że już KPO jedzie do Polski, ono przyjedzie w przyszłym roku dopiero, jeśli w ogóle przyjedzie, to KPO, które my spłacamy już w postaci odsetek, jest przeznaczone w większości przypadków właśnie na Zielony Ład. Czyli Niemcy, dając nam pożyczkę i oczekując jej spłaty i spłaty odsetek, sponsorują firmy typu Siemens i parę jeszcze innych, które będą zarabiały na terenie Polski pieniądze i instalując wszystkie te bzdury związane z zieloną energią. Dlaczego mówię bzdury? Mówię bzdury, gdy zobaczę na profilu Modliszki, to jest dziewczyna, która zbiera dziesiątki informacji każdego dnia, ja nie zbieram ich od jakiegoś czasu, że robię całkiem inne rzeczy, po prostu pracuję sobie w ogrodzie i staram się zresetować umysł po tym, jak się mało nie przekręciłem, wyciągnęła właśnie takie dane, jak w tej chwili widzicie. Jaką część opłat za energię stanowią daniny dla Unii Europejskiej? To zostawię dłuższą chwilę, żeby sobie się świeciło, żebyście sobie dokładnie obejrzeli. No tak, gdyby nie Unia, do której weszliśmy, bo mieliśmy się rozwijać szybciej niż wcześniej, bo wcześniej się nie rozwijaliśmy w ogóle przecież. Praktycznie, nas nie było kompletnie, gdyby nie Unia, nie byłoby Polaków w ogóle, bo dopiero trzeba było ich w ogóle stworzyć w tych montowniach niemieckich, które założono na terenie Polski i z tych montowni wyszli Polacy i stąd jesteśmy. No tak to chyba nie wyglądało do końca, ale wiele osób tak sobie to wyobraża. Bez Unii Europejskiej prąd, energia elektryczna, energia każda w tym kraju byłaby niższa od ten procencik, który w tej chwili dzisiaj na obrazku. To pod rozwagę wszystkim tym, którzy uważają, że czystym zyskiem było wejście do Unii Europejskiej i nie należy w ogóle negocjować z nimi dalszego działania wspólnego. O ile nas nie wyrzucą. Nawiązując jeszcze przez chwilę do tego Zielonego Ładu, mam taki protip dla wszystkich, którzy mają domy.
do końca czerwca można instalować z dotacji unijnych, znaczy polskich, ale unijnych, zbiorniki na deszczówkę. Tam jest 6 tysięcy dotacji na zbudowanie takiego zbiornika na deszczówkę. Także jak ma ktoś doma, nie ma takiego zbiornika, to ja mam taką sugestię, popartą pewnymi spostrzeżeniami oraz analizami, oraz rozmowami z ludźmi, którzy się znają, że jak tylko skończą dotować te zbiorniki na deszczówkę, to 6 tysięcy, zbiornik z pompą kosztuje 8, 2 tysiące rzucicie i macie potężny, duży, kilka tysięcy litrów zbiornik na deszczówkę. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to ja tak coś czuję, wszystko wskazuje na to, że zaraz dotacje w czerwcu się skończą i lada moment wszyscy dostaniemy nowy podatek, podatek od deszczu, o którym mowa jest od dłuższego czasu. Taki protip dla ludzi mających domy. Polecam uwadze, sam zamierzam się jeszcze tym zainteresować. Wracając jednak do rzeczywistości. Rzeczywistość jest cudowna, rzeczywistość jest przepiękna, rzeczywistość jest najlepsza, jaką sobie można było wymarzyć. Mówi o tym pani Ewa Kopacz, była premier Rzeczpospolitej Polskiej w jednym z wywiadów. Posłuchajcie. Jak żyło się jeszcze 6 miesięcy temu w Polsce, a jak żyje się teraz? Prosta sprawa. Powiem panu, ja widzę więcej uśmiechniętych ludzi na ulicach. Ludzie nie są zastraszeni. Ludzie otwarcie mówią. Teraz w kampanii wyborczej ja mam okazję z nimi rozmawiać i to naprawdę często, bo każdego dnia i to nie tylko na spotkaniach wyreżyserowanych, tak jak to robi PiS, na spędach politycznych, ale podchodzą do mnie różni ludzie i ci, którzy kiedyś głosowali na PiS i ci, którzy są zwolennikami PiSu, ale przede wszystkim ci, którzy mówią, cieszymy się, że te zmiany następują. I powiem tak, ona jest tak przekonująca, że w sumie tak pomyślałem sobie, Boże jedyny, ja tutaj siedzę na tym odosobnieniu, w tym ogrodzie od 2 miesięcy, robię cały czas coś w ziemi, ja może nie wiem, co się zmieniło w Polsce faktycznie, wszyscy są bardzo szczęśliwi, zadowoleni i niezwykle szlachetni. Tymczasem Bartosz Łukaszewski, doktor Bartosz Łukaszewski, na spotkanie, z którym zapraszam w tym tygodniu, gdyż w tym tygodniu, nadchodzącym tygodniu, Bartosz Łukaszewski, doktor Bartosz Łukaszewski, ulubieniec wszystkich widzek Polityko, opowie o temacie czysto męskim, czyli o nowoczesnym futbolu, o specjalnej akcji, w sensie organizacji, akcji, subkulturze, która określa się mianem przeciw nowoczesnemu futbolowi. I Bartosz Łukaszewski, który będzie gościem Polityko w tym tygodniu, ekstra gościem, wyjątkowym, jedynym w tym tygodniu gościem, dostarczył mi pewne informacje. Otóż, jak donosi CBOS, a to są badania bardzo świeże, poczynione po ostatnich wyborach, kiedy wszystko stało się wiele lepsze, jak pani Kopacz mówi, sympatyczniejsze i weselsze. Otóż najnowsze dane CBOS-u, czyli agencji, która jest nie powiązana, tylko sponsorowana przez polski rząd, czyli przez rząd Donalda Tuska, donosi, że w odpowiedzi na pytanie, co pan, pani czuje na myśl o bieżącej sytuacji w Polsce, uwaga, 42% odpowiada zdenerwowanie, irytacji i zniecierpliwienie. Później strach, niepokój, obawa, lęk, wstyd, zażenowanie, bezsilność, bezradność, złość, gniew, wściekłość, zaskoczenie, zdziwienie, smutek, żal, przygnębienie, znużenie. I w końcu jest 18%, bo to było wszystko z 42 do 21. 18% radość, szczęście i zadowolenie. O, shit. No to chyba troszeczkę nie wyszła nam ta uśmiechnięta Polska. I patrzę, co się dzieje dookoła. Długo jeszcze nie wyjdzie. Aczkolwiek życzę Państwu dużego uśmiechu od rana do wieczora. Nie życzę sobie bardzo przejmować tym, co wszyscy wyczyniają, bo oni znikną w końcu, tak? Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Mówili za komuny. Teraz nie powiemy, co, jaki dobry rym do tego by ułożyć. Ale oni znikną, a my zostaniemy. Także nie przejmujmy się za bardzo ludźmi, którzy tracą głowę z powodu polityki, z powodu proszków wrzucanych do różnych napojów, z powodu podwyżek cen, energii, która nas dotknie za chwilę, bo na koniec informacja też bardzo kojąca, myślę, nerwy wielu widzów. Będzie jednak dopłata do rachunków za energię. Naprawdę, za energię będzie dopłata. Jeżeli Państwo zarabiacie 2000 miesięcznie, to dostaniecie zapomogę. Jeżeli zarabiacie mniej, czyli 1700, to dostaniecie zapomogę. Przypominam, że średnia krajowa jest teraz ponad 4000. Tak więc należy spojrzeć pozytywnie, że jeżeli dostaniecie dotacji, znaczy, że nie jesteście w najgorszej sytuacji jeszcze życiowej. A poza tym będzie lepiej, gdyż będzie drożej. Także prędzej czy później każdy z nas się na taką dotację chyba załapie, bo te ceny, które wylobbowali eksperci od energetyki, położą nas wszystkich. Takie jest moje zdanie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Rafał Tegafrańskiewicz, polityko.tv. To był przegląd złych wiadomości. Jeszcze raz dziękuję wszystkim sponsorom tego odcinka, których lista
tej chwili zaczynam powoli sobie lecieć. Pa, miłego weekendu i reszty tygodnia. Widzimy się w środku z Bartoszem Łukaszewskim, doktorem Bartoszem Łukaszewskim. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.